Na terenie powiatu gliwickiego, a dokładnie w Bojszowie, powstają mieszkania chronione. Jest to forma pomocy społecznej przygotowująca osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą tę osobę w codziennym funkcjonowaniu. Ta nieruchomość należy do powiatu gliwickiego, gdzie w pierwszej części funkcjonuje już rodzinny dom dziecka, a w drugiej części było pomieszczenie, budynek gospodarczy, który nie był zagospodarowany. Zastanawialiśmy się, w jaki sposób go zagospodarować. Pojawiły się możliwości dofinansowania ze środków unijnych zrobienia mieszkań chronionych i tę możliwość postanowiliśmy wykorzystać. W 2018 roku przystąpiliśmy do przygotowania dokumentacji projektowej i dzięki otrzymaniu dofinansowania z poddziałania 10.2.1 Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 realizujemy projekt przy wsparciu unijnym. Taka pomoc jest niezwykle potrzebna i w istotny sposób zwiększy wachlarz usług oferowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach. Te mieszkania będą przeznaczone dla osób usamodzielnianych, które opuszczają pieczę zastępczą albo rodzinną, albo placówki tak zwaną instytucjonalną, ale też przewidujemy możliwość zamieszkania w tych pomieszczeniach osób, które mają jakieś niepełnosprawności. Jedno z tych pomieszczeń będzie dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Jest to tak zwane mieszkanie treningowe. Mieszkanie chronione wynika z ustawy o pomocy społecznej, z jednym z środków wsparcia jakby dla osób potrzebujących. No i od lat obserwujemy taką potrzebę, żeby tych młodych ludzi, którzy opuszczają pieczę zastępczą, takim wsparciem objąć, więc od dłuższego czasu trwały już rozmowy z zarządem o tym, żeby takie mieszkanie utworzyć, te mieszkania, i ta potrzeba była realizowana w różnych programach i strategiach też wsparcia osób w powiecie gliwickim, mieszkańców, i wreszcie się udało. Wartość inwestycji oszacowano na poziomie ponad 1 400 000 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej to nieco ponad 946 tysięcy złotych. W parafiach powiatu gliwickiego 1 sierpnia zorganizowano dodatkową akcję szczepień przeciwko koronawirusowi. Ogólnopolskie przedsięwzięcie było prowadzone przy dwóch parafiach: Matki Bożej Częstochowskiej w Knurowie oraz w Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Wielowsi. Szpital w Knurowie jako szpital węzłowy szczepi już od samego początku stycznia. Natomiast uruchomiliśmy też 3 punkty powszechne. W tej chwili też dzięki uprzejmości właśnie tutaj księdza proboszcza, ale też poprzez propagowanie całego episkopatu i kościołów uruchomiono takie punkty. Rozmawialiśmy tutaj z wszystkimi ościennymi parafiami. Wybraliśmy ten kościół tutaj w centrum Knurowa, by było najłatwiej dotrzeć. Bo pamiętajmy, tak, szczepienie nie jest obowiązkowe i nikt nikogo do niczego nie zmusza. To jest nasz wybór. Ale naszym odpowiedzialnym obowiązkiem, nie tylko personelu medycznego, ale wszystkich, jest ludzi po prostu do szczepień zachęcać, bo naprawdę ratują nas przed ciężką chorobą, która potrafi być śmiertelna. Wszystkie osoby, które zdecydowały się skorzystać z akcji, miały możliwość zaszczepienia się dowolnym preparatem. Tak, zaszczepić się można praktycznie wszystkimi szczepionkami, bo mamy AstraZenecę, mamy Pfizer, jest Johnson. Pfizer, jeżeli chodzi o dzieci powyżej 12 roku życia, szczepimy. W związku z czym, tak samo osoby starsze. Dzisiaj de facto prawie wszystkie osoby zaszczepione przychodzą do nas licznie. Szczepiliśmy Pfizerem i Johnsonem, tym jednodawkowym. Również tu na miejscu, jeżeli ktoś tylko chce, wydrukowujemy na miejscu międzynarodowy certyfikat. Podobną akcję, ale na większą skalę, zorganizowano w powiecie gliwickim w niedzielę 15 sierpnia. Tego dnia mobilne punkty szczepień działały przy parafiach w 7 gminach powiatu gliwickiego. Akcja organizowana była pod auspicjami wojewody Jarosława Wieczorka na terenie całego województwa śląskiego. W Starostwie Powiatowym w Gliwicach odbyło się spotkanie poświęcone wsparciu dla kół gospodyń wiejskich na promowanie szczepień przeciwko koronawirusowi. Szczepimy się z KGW. To jest taka akcja ogólnopolska pod patronatem prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Chcemy się włączyć w tą akcję, bo Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ma odpowiednie środki finansowe na to, żeby tą akcję wesprzeć. Dzisiaj spotykamy się z kołami gospodyń wiejskich z terenu działania Biura Powiatowego w Pyskowicach. To jest teren całego powiatu gliwickiego.
i dzisiaj spotykamy się, spaniamy z tych 28 kół gospodyń wiejskich, które działają na terenie powiatu, aby przekazać im tą informację na temat tej całej akcji Szczepimy się z KGW. Przede wszystkim muszą być chęci, a wiemy, że paniom z kół gospodyń wiejskich chęci nigdy nie brakuje, więc ta współpraca od paru lat układa nam się bardzo dobrze i zawsze możemy liczyć na panie i panów z kół gospodyń wiejskich z naszego terenu. My oferujemy na początku 8 tysięcy złotych za przygotowanie festynu Szczepimy się z KGW. I potem mamy różne inne zachęty jeszcze w trakcie. A same koła gospodyń wiejskich wyrażają chęć wzięcia udziału w akcji. Zobaczymy, na jakich warunkach, czy po prostu będziemy w stanie, czy będzie możliwość właśnie wejścia w to zagadnienie, ale jeżeli tak by było, to oczywiście, bo znacznie poprawi się komfort psychiczny tych osób, ja wiem po sobie, nie, że człowiek jest pewniejszy po takim szczepieniu. Zalety rządowego programu podkreślił m.in. Michał Eckert, prezes zarządu szpitala w Knurowie. Jeżeli chodzi o rządowy program współpracy z kołami gospodyń wiejskich, jest to znakomita inicjatywa. Po pierwsze, są to środowiska na miejscu, tak? Na miejscu, i pamiętajmy, że koła gospodyń wiejskich to nie tylko małe gminy, tak? To są znakomite, współczesne ośrodki kultury, ale też w duży sposób opiniotwórcze w swoim środowisku. I skoro taki program jest, a powiat gliwicki jest stosunkowo wyjątkowy, bo na tej niewielkiej społeczności mamy aż 28 prężnie działających kół gospodyń wiejskich, więc na pewno z nimi podejmiemy współpracę, tym bardziej, że szpital w Knurowie posiada również ośrodek szczepień mobilnych, czyli jesteśmy w stanie dotrzeć wszędzie tam, gdzie będzie zaproszenie. Koła gospodyń wiejskich, pomimo licznych stereotypów, działają bardzo prężnie i zrzeszają wiele osób. Staramy się, właśnie przychodzą właśnie seniorzy, to my nie wybieramy kobiety, a więc przychodzą z żonami, z mężami, także to jest raczej ta działalność taka szeroka, tylko w nazwie jest koło gospodyń wiejskich, ale ta nazwa jest znacznie rozszerzona. W tej grupie mamy 20 osób, ale w gminie Sośnicowice są 4 koła, są również koła, które mają i po 30 parę osób. Działalność jest zróżnicowana w zależności od wsi, od potrzeb kobiet. Warto podkreślić, że koła gospodyń wiejskich nie odpowiadają za liczbę osób, które na festynie się zaszczepią. Szczepienia są dobrowolne, festyny jedynie umożliwiają skorzystanie z nich. Dziewiątego sierpnia rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców powiatu gliwickiego. Prowadzona jest ona w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gliwicach przy ulicy Zawiszy Czarnego 7, gdzie działa Powiatowa Komisja Lekarska dla powiatu gliwickiego. Służba wojskowa, wydaje się, że to jest temat taki mało istotny, natomiast na pewno jest to sprawa istotna dla samorządów, bo w tym wymiarze szerszym bezpieczeństwa, ale też takiej świadomości, że jesteśmy jednym krajem, jednym państwem i musimy dbać, po prostu myśleć o trochę szerzej niż tylko o tym, co jest we własnym domu, na własnej ulicy. I jeszcze warto podkreślić tutaj tą rolę powiatu, bo czasem się wydaje, że ten powiat, tak, te działania jego są takie troszkę mniej istotne, ale to właśnie pokazuje, to są takie ważne działania, takie fundamenty, z których w razie czego można budować i wtedy wszystko już jest przygotowane i wiemy, na czym stoimy. Ważnym celem kwalifikacji wojskowej jest zachęcenie również kandydatów do wstąpienia do ochotniczych form służby wojskowej. Najważniejsze i dla terenowych organów administracji wojskowej, jakim jest Wojskowa Komenda Uzupełnień, oprócz określenia kategorii zdrowia, tak, czy wstępnej kwalifikacji do określonych form służby wojskowej, jest też taka działalność rekrutacyjna. I tutaj nie ukrywam, i dowódcy jednostek wojskowych, jak również sam organ Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gliwicach jest zainteresowany tym, żeby jak największa ilość tych kandydatów trafiła do poszczególnych tych form służby wojskowej. No i w konsekwencji, czy to poprzez służbę przygotowawczą, czy poprzez szkolnictwo wojskowe, czy Wojska Obrony Terytorialnej, czy w formę służby zawodowej, żeby tych kandydatów było coraz więcej. Należy pamiętać, że kwalifikacji wojskowej nie należy się obawiać. Muszę powiedzieć, że nasza praca jest owocna. Owocna dla wojska, dla naszego przyszłego bezpieczeństwa, a to za sprawą
nie tylko mojej osoby, ale całego personelu, który tutaj pracuje i działa. Myślę, że szczególnie wyróżnić należy pana Zbyszka Maćkowiaka, który jest alfą i omegą w sprawach i tych urzędowych i nam doradza, co należy robić, jak to robić, aby było z jak najlepszym efektem. A muszę się pochwalić, że w poprzednich latach zawsze naszą pracę oceniano na piątkę, z czego myślę w imieniu całego personelu mogę wyrazić naszą dumę. Chciałbym zachęcić właśnie do przychodzenia tutaj bez obaw, bo my nikogo nie uszkodzimy ani nie wystraszymy. Natomiast prawda jest taka, że ci młodzi mężczyźni ostatni raz u lekarza byli bardzo często mając 2 albo 5 lat i później już do lekarza nie chodzili, a okazuje się, że jednak czasem są jakieś ułomności w zdrowiu i my to wyłapujemy, kierujemy od razu do specjalistów, aby te ułomności, te choroby zdusić w zarodku. I taki jest między innymi cel tych badań. Chodzi o to, żeby nasza młodzież była jak najbardziej dorodna. Powiat gliwicki od kilku lat plasuje się w województwie śląskim w czołówce samorządów pod względem stawiennictwa osób wzywanych do kwalifikacji wojskowej. Ta kwalifikacja jest bardzo ważna z tego względu, że po pierwsze my po tej kwalifikacji widzimy, jaki jest stan zdrowia, szczególnie chłopców, bo tu w większości to są mężczyźni. Możemy się tym pochwalić, że praktycznie co roku, ale z zeszłego roku myśmy taką klasyfikację, że tak powiem, takim żargonem sportowym wygrali, jeżeli chodzi o procent udziału w tej kwalifikacji. Także to było 100%, to jest wynik bardzo dobry i to jest też zasługa, proszę Państwa, dobrej organizacji, czyli tu dowództwa, ale także z Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Gliwicach, komisji, która tu kwalifikuje, proszę Państwa, no i wtedy jak jest to dobrze zorganizowane, jak każde przedsięwzięcie, no to wtedy jest sukces, wtedy mamy ten przegląd kwalifikacyjny, a z tego, co przed chwilą rozmawiałem z tą młodzieżą, no to jest dość duży jakby pociąg do tych służb mundurowych i to się czuje w ostatnich latach. Z tych względów też takich i patriotycznych, można powiedzieć, taki wzrost poczucia bezpieczeństwa naszego państwa, on jest coraz to większy. W tym roku tak zwanym rocznikiem podstawowym są osoby urodzone w 2002 roku. Do rozpoczęcia nowego roku szkolnego pozostało jeszcze kilka dni. Szkoły robią wszystko, by zdążyć z przygotowaniami przed pierwszym dzwonkiem. Wiele pracy wykonywanej jest m.in. w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie. W placówce tej dla uczniów przygotowano nowy kierunek kształcenia. Od 1 września otwieramy nowy kierunek. Będziemy kształcić technika spawalnictwa. Właśnie trwają remonty związane z przygotowaniem pięknych, myślę, pomieszczeń do kształcenia w tym kierunku. To będą pomieszczenia do przedmiotów teoretycznych z wyposażeniem komputerowym, z odpowiednimi oprogramowaniami, z symulatorami spawalnictwa. To, co będą się uczyli na tak zwanych teoretycznych przedmiotach zawodowych. Natomiast jeżeli chodzi o praktykę, w tym tygodniu podpisujemy współpracę z firmą Haldex i przyszłościowo uczniowie już tej praktyki, jeżeli chodzi o sprawalnictwo, będą uczyć się właśnie na terenie zakładu firmy Haldex. Inwestycja jest realizowana w ramach szerszego projektu. W Zespole Szkół Zawodowych nr 2 realizujemy projekt utworzenie pracowni nauki zawodów technik logistyk i technik spawacz w szkołach powiatowych. Jest to jedna z 3 szkół, które zostały objęte tym projektem. W ramach projektu 5 pracowni zostanie stworzonych, 3 dla zawodu technik logistyk i 2 dla zawodu technik spawacz. Te ostatnie właśnie, technik spawacz, powstaną w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie. 2 sale, w których wcześniej znajdowała się biblioteka, zostaną przystosowane do pracowni komputerowych i sali lekcyjnej.
na 30 stanowisk. 18 stanowisk to będą stanowiska komputerowe i 12 stanowisk to będą stanowiska do pracy przy biurku. Również w ramach projektu pracownie zostaną wyposażone w sprzęt komputerowy, w oprogramowanie, w sprzęt ogólnie IT i w 2 symulatory spawania. Projekt jest dofinansowany ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a cała wartość projektu to ponad 1 800 000 zł.